Cześć, witam wszystkich w kolejnej nietypowej odsłonie Zapytaj Trenera. Dzisiaj z gabinetu masażu w Energy Clubie. Właśnie odbywa się masaż mojej córki, ale tego nie będziemy pokazywali. Odpowiadam na kolejne pytanie. Zadał je Wesoł. Cześć Michał, mam do Ciebie kilka pytań odnośnie etapu budowania siły mięśniowej w rocznym planie treningowym. Pytanie numer 1. Jakie znaczenie dla rozwoju muskulatury u kulturysty ma etap budowania siły mięśniowej? Będę odpowiadał po kolei. Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ na podstawie zbudowanej siły możemy podczas etapu budowania masy używać znacznie większych ciężarów i dzięki temu w znacznie większym stopniu przeciążać nasz organizm, czyli włókna mięśniowe. Dzięki temu właśnie budujemy właśnie tą masę mięśniową. Pytanie numer 2. Od jakiego etapu powinno się zaczynać roczny plan treningowy? Czy jest to etap budowania siły mięśniowej czy masy? No właśnie tutaj nawiązując do pytania pierwszego, zaczynamy od budowania siły, bo na podstawie zbudowanej siły mięśniowej możemy właśnie budować masę. Pytanie numer 3. Ile etapów budowania siły mięśniowej powinno znaleźć się w rocznym planie treningowym? Czy wystarczy jeden taki etap, czy może potrzeba ich więcej? Z góry dziękuję Ci Michale za odpowiedź i pozdrawiam. Wiesz co, to zależy od tego, ile startów dany zawodnik ma zaplanowane w sezonie. Jeżeli szykuje się do jednego sezonu, na przykład jesiennego albo wiosennego i ten okres budowania masy jest ograniczony, to bazujemy wtedy na jednym etapie budowania siły. Jeżeli jest to na przykład rok budowania czy tam kształtowania sylwetki, możemy oprzeć się na dwóch, a nawet trzech cyklach budowania siły, co będzie skutkowało właśnie większym rozwinięciem muskulatury. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, na podstawie zbudowanej siły możemy budować lepszą i większą masę mięśniową. Odpowiadam na kolejne pytanie. Robert 1982 RR. Cześć Michał, dzięki za systematyczną dawkę wiedzy, którą nam tutaj serwujesz. Kawał dobrej roboty, dziękuję. Pytanko, które mnie nurtuje. Jak ocenić efektywność treningu? Chodzi mi o to, czy poranne zakwasy to oznaka, że trening jest skuteczny, czy najważniejsze, aby obserwować wygląd. Na przykład przez 3 miesiące wykonywałem ćwiczenia na klatkę sztangą, czyli ławka płaska, skos góra, skos dół i rozpiętki. Byłem potem wypompowany i nawet ostatni trening po 3 miesiącach spowodował zakwasy. Postanowiłem zmienić trening i przeniosłem się na sztangielki. Po tym treningu jestem również wypompowany, ale poranne zakwasy nie są już tak mocne, więc ostatecznie, czy zakwasy są świadectwem dobrego treningu, czy też nie należy na to patrzeć w taki sposób? Wiesz co, jest wiele kontrowersji właśnie na temat zakwasów. Moim osobistym spostrzeżeniem i to, co mogę Ci tutaj powiedzieć, to zakwasy nie są świadectwem wykonanego dobrze treningu. Z tego względu, że nie po każdym na przykład treningu dobrze wykonanym są zakwasy i też nie po każdym dobrym treningu, inaczej, nie po każdym słabo wykonanym treningu będą zakwasy i na odwrót. Czyli tak naprawdę tutaj należałoby się skupić na wyglądzie i też na tym, w jaki sposób czujesz dane mięśnie. Czy jest to zwykły zakwas, czy jest to stricte obolałość mięśniowa, bo trzeba rozróżniać te dwie rzeczy. Taki typowy zakwas, a obolałość mięśniową. Typowy zakwas jest to, tak jak tutaj napisałeś, wypompowanie mięśnia i całego organizmu, czyli wtedy powstaje dużo kwasu mlekowego, który zostaje później odprowadzony z naszych mięśni. Ale obolałość mięśniowa jest to zupełnie inne zjawisko. Jest to obolałość taka, która nie pozwala nam wykonać na następny dzień jakby dobrego treningu, nawet na inną grupę mięśniową. I to jest jakby oznaką tego, że wykonaliśmy dobry trening. Tutaj właśnie mówię, najbardziej bym się skupił na tym takim czuciu mięśniowym i na wyglądzie. Jeżeli przez 3 miesiące dany trening no, przynosił efekty, czyli miałeś zakwasy, ale oprócz tego zmieniał się Twój wygląd, mięśnie stawały się pełniejsze, twardsze, zyskiwałeś na masie mięśniowej, to jak najbardziej tak, ale mówię, nie jest to żadnym wyznacznikiem i należałoby się tutaj skupić raczej na takich prywatnych odczuciach. Orbea. Witam Panie Michale. Zauważyłem, że ma Pan bardzo dobrze zbudowane i wytrenowane łydki. Ćwiczę 3 lata, a moje łydki są dużo z tyłu za resztą umięśnienia. Proszę o jakieś podpowiedzi i najlepsze Pana zdaniem sposoby trenowania tej partii mięśniowej. Dziękuję i pozdrawiam. No i tutaj niestety muszę Cię, Orbea, zdziwić i na pewno wiele osób będzie bardzo zdziwionych,
ale ci, którzy mnie znają, wiedzą dobrze, że ja w ogóle nie trenuję łydek w sposób siłowy, czyli nie używam żadnych obciążeń, nie trenuję stricte na maszynach, nie robię po prostu łydek w tradycyjny sposób. Ja zaczynam łydki trenować tak naprawdę dopiero na jakieś 12 tygodni przed zawodami, wtedy kiedy włączam do mojego treningu przygotowawczego trening cardio. 3 razy w tygodniu wtedy wykonuję trening aerobowy po 15-20 minut na steperze, gdzie bardzo mocno skupiam się właśnie na pracy łydek, czyli mocno dopinam łydki przy każdym kroku, mocno pracuję w stawie skokowym i dzięki temu właśnie przetrenowuję tą partię mięśniową, oprócz tego wykonując efektywny trening cardio. Tak naprawdę mówię, myślę, że tutaj genetyka odgrywa bardzo dużą rolę. Tak jak uda mam zawsze wyseparowane, tak samo łydki mam odpowiedniej wielkości. No niestety zresztą u mięśnienia jest gorzej. Na ręce co bym nie robił i na klatkę to niestety wyglądają one jak wyglądają. Także myślę, że tutaj genetyka ma bardzo duże znaczenie. Ale mówię, no ja akurat preferuję tego rodzaju trening łydek i osoby, które są moimi podopiecznymi, w ten sposób również wykonują treningi i one przynoszą naprawdę dobre rezultaty. Następne pytanie. Przechodzimy do następnej strony. Zadał mi Packer. Witam. Mój staż na siłowni to jakieś pół roku. I teraz biorę się już ostro za siebie i planuję powiększyć swoją masę mięśniową. I mam pytanie w związku z suplementacją. Czy po treningu mogę w jednej porcji pomieszać carbo 50 gram plus 50 gram gainera? Obecnie używam Magnum. Jeśli tak, to w jakiej ilości z wodą i po jakim czasie mogę wypić białko serwatkowe? Co sądzisz o białku sojowym? Czy jest sens i czy są jakieś efekty jego brania w okresie przybierania masy mięśniowej? Najpierw odpowiem na pytanie numer 2, czyli na temat białka sojowego. Białko sojowe na pewno nie jest białkiem pełnowartościowym i na pewno nie wydałbym na nie pieniędzy, kupując odżywkę pochodzącą z białka sojowego. Jeżeli już upierasz się przy białku sojowym, czy chciałbyś jeść produkty sojowe, to ewentualnie mówię jakieś przetwory typu kotlety czy coś takiego, aczkolwiek mówię, dla mnie nie jest to żadne źródło białka, nie widzę sensu obciążania układu trawiennego tego typu białkiem i tak naprawdę mówię, no nie poleciłbym nikomu stosowania białka sojowego. Jest to po prostu wyrzucony pieniądz. Jeśli chodzi o suplementację po treningu, czy możesz pomieszać carbo z gainerem? Oczywiście, że możesz, tylko nie widzę też tutaj zbytniego sensu. Jeżeli używasz już gainera typu Magnum, to nie, myślę, że niepotrzebnie miałbyś tam jeszcze dosypywać odżywkę typu carbo, bo w gainerze jest tak dużo węglowodanów, które zaspokajają potrzeby glikogenowe twoich mięśni po treningu. Także nie widzę tutaj sensu kupowania czy dosypywania jeszcze carbo do odżywki Magnum. Jeżeli już tutaj wspomniałeś o białku serwatkowym, kiedy należałoby je wypić, to ogólnie zamiast na przykład odżywki Magnum skupiłbym się tutaj na przykład carbo i na odżywce serwatkowej. Ja osobiście po treningu w etapie budowania masy mięśniowej piję Vitargo, oczywiście w odpowiedniej proporcji dla mojej wagi ciała, czyli jest to około 100 gramów i około 60 gramów izolatu 100. I to jest wystarczające, aby zaspokoić właśnie tą regenerację potreningową. Są to bardzo dobre węglowodany, szybko wchłanialne i bardzo dobry izolat, który nie zawiera ani cukru, ani tłuszczu. Także mówię, masz tutaj dwie opcje. Albo pozostań przy samym gainerze, albo zastąp gainera carbo i białkiem serwatkowym i możesz to wszystko wymieszać spokojnie w jednym shakerze i razem wypić. Kolejne pytanie. MacMycha. Cześć Michał, również potwierdzam, jak poprzednicy, że na żywo robisz ogromne wrażenie. Dziękuję. Moje pytanie jest następujące. Ostatnie 3 miesiące ostro zbijałem moją wagę, a raczej mój brzuch, który rośnie jak szalony, gdy się zapominam. Redukcja z 94 na 85 kg. Jem teraz dziennie około 1700 kalorii, w tym węglowodany rano i około treningowo. Są też dni, gdy obcinam je tylko do około treningowo. Doszedłem do rezultatów, jakich chciałem. Chciałbym trochę poprawić to, co niestety spaliłem na redukcji. Wiem, że niezbędne jest zwiększenie węgli i dziennej kaloryczności posiłków.
ile kalorii i co jaki czas mam zwiększać? Mam ogromne tendencje do tycia. Może do tego jakiś cykl kreatynowy. Ćwiczę 4-5 razy w tygodniu. Powodzenia na zawodach, trzymam kciuki, dzięki za odpowiedź. Jeżeli w etapie redukowania tkanki tłuszczowej spożywałeś 1700 kalorii, to zwiększyłbym tutaj kaloryczność diety początkowo o 500 kalorii i podzielił równo. 250 dołożyłbym z węglowodanów i 250 kalorii dołożyłbym z produktów białkowych. Utrzymałbym taką dietę przez około 2 tygodnie i patrzył, co się dzieje. Jeżeli efekt zalewania sylwetki będzie zbyt duży, to obciąłbym do 300 i na tym poziomie pozostał. Jeśli nic się nie wydarzy, a będzie szła czysta, ładna masa mięśniowa przy niezmiennym treningu, dodałbym kolejne 200-300 kalorii, również po połowie pochodzących z węglowodanów i z białka. Musisz wiedzieć, że ograniczenie węglowodanów skutkuje gorszą wytrzymałością treningową, a także mniejszym gromadzeniem glikogenu w mięśniach, ponieważ nasze mięśnie ciągną dość dużo glikogenu, zwłaszcza dobrze wytrenowane, no niestety jest on nam potrzebny właśnie do budowania solidnej masy mięśniowej. Także dołożyłbym w początkowym etapie około 500 kalorii, a później stopniowo po 200-300 kalorii i rozkładał to równo proporcjonalnie na białka i węglowodany, utrzymując tłuszcze na jednym poziomie. Czort. Cześć Michał, na wstępie chciałbym pogratulować Tobie wspaniałych osiągnięć. Przejdę do pytania. Konkretnie chodzi mi o zakwasy. Jak z nimi walczyć? Czasami ból jest nie do wytrzymania. Ostatnio kumpel podrzucił mi czopki Diclofenac, połknąłem dwie i rzeczywiście ból minął. Czy taki lek ma jakiś zły wpływ na moją masę mięśniową i czy często można go stosować? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź, pozdro. Nie wiem, czy wiesz, że Diclofenac jest środkiem bardzo silnym, przeciwbólowym. I połknięcie dwóch tabletek, nie wiem jaką miałeś gramaturę tych tabletek, podejrzewam, że 75, bo taka jest najbardziej dostępna w aptekach, więc połknąłeś 150 mg. Diclofenac jest środkiem o przedłużonym działaniu i uwalnia się w naszym organizmie około 12 godzin, także wcale się nie dziwię, że tutaj no, ból ci minął, aczkolwiek w ogóle nie polecam stosowania leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych przy niwelowaniu zakwasów. Jeżeli masz duże zakwasy, to prawdopodobnie jest to wynik złego odżywiania. Masz mocno zakwaszony organizm, a Twój organizm właśnie nie radzi sobie z utylizacją kwasu mlekowego, który gromadzi się w mięśniach. Jeśli chciałbyś tutaj zastosować jakieś suplementy, to proponowałbym raczej proszki zasadowe, dużą ilość warzyw. Możesz rano dorzucić do śniadania i do posiłku potreningowego produkty alkalizujące, jak rodzynki, morele, banany. Możesz sobie również po treningu zjeść pieczone ziemniaki bądź bataty. Są to produkty bardzo mocno alkaliczne, które pomagają właśnie w zwalczaniu zakwasów, a przy tym pomagają w lepszej regeneracji naszego organizmu. Mówię, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne stanowczo nie, produkty alkalizujące tak. Jest jeszcze, tutaj wspomniałem o proszku zasadowym. Proszki zasadowe posiadają pewną ilość węglowodanów, cukru, maltodekstryn, dekstrozy. Jest jeden proszek zasadowy, który jest czystym proszkiem zasadowym, a w jego opakowaniu również są takie paski do testów zakwaszenia naszego organizmu. Jest to Alcala N. Można go kupić w każdej prawie aptece. Jeśli go nie ma, to na pewno Ci go ściągną z hurtowni, nie jest to żaden problem. Nie są to rzeczy na receptę, także na pewno Pani w aptece Ci to ściągnie. A fajną rzeczą właśnie są te paski w środku, ponieważ podczas oddawania moczu wystarczy ten pasek przyłożyć do strumienia i w momencie, kiedy zmienia kolor, jest taka tabelka i można sobie odczytać, jakie pH jest właśnie naszego organizmu. Także jest to naprawdę fajna rzecz i można to sobie łatwo sprawdzić, czy nasz organizm jest zakwaszony, czy nie. To wszystko w tym odcinku Zapytaj Trenera. Zapraszam Was do śledzenia mojego blogu na trackteam.pl, do odwiedzania strony kulturystyki online, a także do kupowania produktów Treka, które w tej chwili są w świetnych promocjach. Pozdrawiam, na razie.